Witam. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 5 pomysłów na rzeczy, które mogłyby zostać dodane w 1.20 lub 1.21. Zostawcie suba, by nie pominąć nowych informacji o aktualizacjach Minecrafta. Również zbliżamy się do magicznego progu 200 subskrypcji. Za każdą subskrypcję szczerze dziękuję. No więc po tym przydługim wstępie zaczynamy. Pierwszy pomysł, jaki Wam przedstawię, to aktualizacja zapowiedzianych, ale nigdy jeszcze nie zaktualizowanych biomów, takich jak Mesa, Pustynia i Sawanna. Są to biomy, które odpadły z głosowań, ale Mojang powiedział, że kiedyś je zaktualizują. Mogliby to zrobić w wersji 1.20 lub 1.21. Pierwszym takim biomem jest Pustynia. Mogłaby ona dostać palmy i surykatki, tak jak powiedziano na Mineconie. Palmy mogłyby się pojawiać koło oaz, które by pojawiały się sporadycznie. Surykatki natomiast pojawiałyby się na całym biomie. Na pustyni mogłyby się również pojawiać sporadyczne omamy zwrokowe, które nawiedzałyby graczy, gdyby długo po nie wędrowali. Drugim biomem, jaki według mnie wymaga zaktualizowania, jest Badlands, czyli Mesa. Pojawiałyby się tu krzaczki, biegacze i rozbudowane kaktusy z kwiatami, a nad wysokimi terenami latałyby sępy, które kradłyby itemy graczy. Trzecim, a zarazem ostatnim biomem jest Sawanna. Występowałyby tu kopce termitów, jak i strusie, które by mogły chować głowę w piasek, oraz wielkie drzewa, jakimi są baobaby. Myślę, że to byłyby bardzo ciekawe zmiany. Aktualizacja tych biomów nie tylko by rozbudowała Minecrafta, a dodatkowo zachęciłaby ogromne rzesze fanów gry, którzy poczuli rozczarowanie aktualizacją 1.19, do powrotu do gry. Drugi pomysł, dodanie archeologii do Minecrafta. Archeologia została zapowiedziana wraz z aktualizacją 1.17 i dalej nie została dodana. Można by było kopać specjalnym pędzelkiem i znajdować rzeczy ukryte w blokach, jakie znamy. Byłyby to rudy, bezużyteczne przedmioty i nowe przedmioty, takie jak kawałki glinianych naczyń, które można byłoby położyć na glinianych naczyniach, by tworzyły jakąś historię. Same gliniane naczynia paliłoby się nad ogniem, by uzyskać ich utwardzone wersje. Moglibyśmy ich używać do dekoracji. Sakwy to kolejny zapowiedziany przedmiot, który dalej nie został dodany do gry. Wprawdzie można korzystać komendami, a na survivalu już go nie skraftujemy. W tym filmie użyłem datapaku, by móc go skraftować. Jednakże w normalnej grze jest to niemożliwe. Sakwa pozwalałaby przechowywać stack przedmiotów różnego rodzaju. Pozwoliłaby szybko pozbyć się rzeczy z ekwipunku, które nie byłyby na daną chwilę potrzebne, na przykład kwiaty. Kolejna ważna zmiana byłaby związana z nowym wymiarem. Jeśli ten faktycznie zostałby dodany, pozwalałaby ona połączyć Elytra i Klatę za pomocą nowej rudy, jaka pasowałaby do danego wymiaru. Ruda działałaby jak swoisty klej. To łączenie mogłoby się odbywać w specjalnym stole stworzonym do tego celu, gdzie byłby slot na Elytrę, na Klatę i na nową rudę. Tutaj jest to zaprezentowane za pomocą datapaku, więc nie działa to tak dobrze, jak mogłoby działać w normalnym MC. Również iluzjoner, który pojawiałby się w najazdach, mógłby zostać do nich wreszcie dodany. I to by było na tyle w tym odcinku. Napiszcie w komentarzu, czy zmiany Wam się podobają i czy chcielibyście zobaczyć w MC. Do zobaczenia, cześć!